Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, śpiewał w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swoich rana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przeniósł drugie 5, rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz grząć tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł Pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę grząć tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, talent, o którym słyszymy w Ewangelii, to była jednostka wagi. A jednocześnie rodzaj waluty, określona ilość, ciężar, talentu, srebra bądź złota. Ale poprzez tę właśnie przypowieść to słowo talent zyskało drugie znaczenie. Dzisiaj, mówiąc o talencie, mówimy o pewnych zdolnościach, mówimy o pewnych predyspozycjach kogoś do czegoś. Ta przypowieść każe nam talenty pomnażać, rozwijać. Nie wolno talentów, tych zdolności, które mamy, zakopywać w ziemi. I to jest prawda, 100%. Ale chciałbym na tę przypowieść spojrzeć od nieco innej strony. Przyznam się, że rzadko mam taką jasną i sprecyzowaną myśl, którą chciałbym przekazać Panu. Jaka to myśl? Uwaga. Adresatem przypowieści o talentach jest każdy z nas osobno, ale też cała nasza parafia jako całość. W tej przypowieści Bóg mówi do naszej parafii. Mówi oczywiście to samo do każdej innej parafii. My jednak zostawmy tych wszystkich innych i słuchajmy tego słowa, jakby było skierowane wprost do nas, bo tak jest. Bóg mówi do nas.
mówi do winnicy, mówi do jego proboszcza i do wszystkich parafii. A co mówi? Spróbujmy to odczytać. Bóg mówi, że jesteśmy obdarowani. Od tego zaczyna. Dostaliśmy tyle, ile trzeba, według zdolności. Nie sposób zrobić dokładnej inwentaryzacji tego, co dostaliśmy od Pana Boga, tych wszystkich darów, ale wystarczy krótkie spojrzenie. Choćby 800 lat historii tej parafii. Dostaliśmy ten kościół. Ktoś go budował 500 lat temu. A my z niego korzystamy. Dostaliśmy go. Ale to są sprawy materialne. Ważniejsze od tego jest rys duchowy. Mamy wiarę. Wiara, który jest darem. Darem, który mamy od Boga. Bóg to nam przekazał, często posługując się, wykorzystując naszych rodziców, ich wiarę. Oni nas kiedyś przynieśli do kościoła. Oni prosili o chrzest. Oni nas wychowywali. Oni dawali nam przykład. Bóg też wzbudza tę wiarę osobiście, swoją łaskę, która działa w każdym człowieku. I wierzymy. Jesteśmy w kościele, modlimy się, przyjmujemy sakramenty. Tutaj z wiarą przynosimy naszych bliskich zmarłych, by powierzyć ich Bogu. Bóg jest hojnym dawcą, dał nam to wszystko, a my jesteśmy przez Niego obdarowani. I co dalej mówi nasza przypowieść? Ale mówi to, że przyjdzie czas rozliczania się. Nasza parafia, na czele z radą parafialną, proboszcz, stanie kiedyś przed Bogiem i zda sprawę Bogu. Zda sprawę z tego, co zrobiliśmy z tym, czym nas obdarowano. Pomyślcie, co my wtedy Panu Bogu powiemy. Może powiemy tak. Panie Boże, nasza parafia trwa nadal. Dostaliśmy kościół i oddajemy ten kościół, może nawet piękniejszy. Dałeś nam wiarę, skarb. I tę wiarę też zachowaliśmy. Przynosimy Ci te wszystkie godziny naszych modlitw, słuchania Słowa Bożego, te wszystkie sakramenty, które przyjmowaliśmy w tym kościele. Nie straciliśmy nic z Twoich darów. Pilnie tego strzegłeś. Co Bóg nam odpowie? Spróbujmy to odczytać z przypowieści, z Bożego Słowa. Trzeci ze sług przyniósł swemu Panu otrzymany wcześniej talent. Zauważmy, on niczego nie stracił. Niczego z tych pieniędzy nie roztrwonił. Wszystko zachował. Oddaje dokładnie to, co dostał. Mówi tak. Oto masz swoją własność. I co usłyszał? Odrzekł mu Pan jego. Sługo zły i gnuśny. Odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy parafia nasza z proboszczem na czele stanie przed Bogiem i odda mu wszystko, co otrzymała, usłyszy to samo. Parafio zła i gnuśna. Parafio nieużyteczny. Proboszczu zły i gnuśny. Proboszczu nieużyteczny. Precz w płacz i zgrzytanie zębów. Nazbyt surowo, co taką mamy Ewangelię.
Jak łatwo być zwiedzonym. Mamy kościół, dzwony, organy, sakramenty, cztery msze święte w niedzielę, czasem pięć, miękkie siedzenia, udane rekolekcje. Czerpiemy moc i siłę z modlitwy, oddajemy chwałę Bogu. Czy naprawdę jesteśmy tacy ślepi? Naprawdę nie widzimy, co dzieje się w naszej prawie? Udane rekolekcje? Gdzie? Dokładnie policzyliśmy wiernych na zakończenie rekolekcji. W niedzielę, na zakończenie. Na każdej mszy świętej o wiele więcej ludzi niż w każdą niedzielę. A wszystkich razem 1200. Gdzie pozostały 2000 parafii? Jakie udane rekolekcje? Oddajemy chwałę Bogu? Ile pijaństw innych nałogów? Ile rozwalonych małżeństw? Ile przemocy w rodzinach? Ile bitych żon, bitych dzieci? Ile niezgody, nieuczciwości, niewierności? Gdzie tu jest chwała Boga? Nasza parafia nie jest wyjątkowa. Wszędzie tak jest. To jednak niczego nie zmienia. Ja, księże proboszczu, to do kościoła zawsze chodzę. Wódki nie nadużywam. Z sąsiadami się nie spieram, bo im po co. Ja tam się do innych nie wtrącam. To jest ich życie i ich sprawa. Tak? Ich życie i ich sprawa. To idź przed Boga i powiedz Mu, że inni Cię nie obchodzą. Że to jest ich życie i ich sprawa. Idź i zanieś Bogu swój talent, którego nie zmarnowałaś, niczego nie uroniłeś. Idź i oddaj. Jeśli myślisz, że wiara to Ty i Jezus i Twoje porządne życie i Twoje słodkie pacierze, to po prostu się mylisz. Wiara to odpowiedzialność za ginący świat. Najbardziej w jego najbliższym Tobie wymiarze. Odpowiedzialność za córkę, która pije, za wnuka, który odchodzi od wiary, za sąsiada, który po pijaku bije swoją żonę, za to społeczeństwo, które jest w stanie rozkładu, bo każdy grabie tylko do siebie. A ludzie zatracili wszelkie poczucie przyzwoitości. Idź i pokaż teraz Bogu swoje porządne życie i swoje modlitwy, i swoje samozadowolenie, i dobre samopoczucie. Oddaj Mu swój talent. Niczego nie zmarnowałeś. Siostry i bracia, to, co jest nam bardzo potrzebne, jako całej parafii, to zasadniczy zwrot w myśleniu o wierze. Nie można swojej wiary zawinąć w chusteczce, zakopać w ziemi, potem odkopać i oddać Panu Bogu. Wiara to jest pomnażanie i zdobywanie ludzkich serc dla Chrystusa. Setki, tysiące ludzi żyją bez Boga. Setki, tysiące udają tylko i żyją, jakby Boga nie było. A my jesteśmy za nich odpowiedzialni. Wszyscy, absolutnie wszyscy. I trzeba nam płakać. I trzeba, by nas w środku bolało. I trzeba niezgody na tym pomyśle. I trzeba walczyć o każdą kobietę i o każdego mężczyznę. Walczyć o każdego pijaka i o każdego kryminalistę. Nie wolno tego przekreślać. Jeśli kogoś przekreślasz, to najpierw wiedz o tym, skreślasz siebie. Nie mów, że cię to nie obchodzi.
Zastanawialiście się, co Pan Bóg czuje? A On czuje, Mój serce czuje. Zastanawialiście się, co Pan Bóg czuje, kiedy tu w Kościele śpiewamy Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panie, wieczna chwała. A są w tej parafii miejsca, gdzie nie ma komu roznieść gazetki z programem rekolekcji. Przecież każdy może sobie wziąć z Kościoła. Nie każdy. Bo są setki ludzi tu w parafii, których tu nie ma. I to Boże zaproszenie na rekolekcję, do spowiedzi, do tego, żeby coś dobrego zrobić ze swoim życiem, powinien z dobrym swoim słowem, po przyjacielsku, zanieść mu, zanieść im sąsiad. Wołam o nawrócenie. Wołam najpierw do siebie. Potem do waszych serc. Nie układam tych słów, by komuś przywalić. Potrząsnąć, owszem, ale w duchu miłości i odpowiedzialności. Obudźmy się z samozadowolenia i zachwytu nad sobą. Adwent, który się niedługo zacznie, otworzy szereg ważnych wydarzeń. W grudniu przyjadą do nas świeccy i duchowni misjonarze ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Pod koniec stycznia przeżyjemy rekolekcje lutendowe w Popowie. Zapraszam. Cała parafia się tam nie zmieści, ale ci, którzy będą chcieli, będą mogli tam pojechać. Wielki Post rozpocznie peregrynację w naszych domach ikony Jezusa z Przyjacielem. Obraz tej ikony znany z okładek książek kolędowych. W maju będą parafialne misje. To już 10 lat od ostatnich misji. A w październiku przywitamy tu w Kościele po 40 latach kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Bogato? Nawet bardzo. Coś wam jednak powiem. Może być i tak, że ktoś weźmie udział we wszystkim i nie opuści nawet jednego nabożeństwa i się wzruszy i będzie miał piękne wspomnienie i jednocześnie jego serce nawet nie drgnie i życie jego w niczym się nie zmieni. Jeśli tak by miało być, to lepiej jeszcze dziś zburzmy ten Kościół i dajmy sobie z tym wszystkim święty spokój. Bo to nie ma sensu. Ja jednak liczę na coś innego. I wierzę w to wszystko, co Bóg dla nas wszystkich przygotował. Wielkie, cudowne i wspaniałe rzeczy. Wierzę w przebudzenie, w odnowę. Wierzę w przebudzenie i nawrócenie nas wszystkich, mnie i Ciebie. Wierzę, że zmieni się oblicze Ziemi. Tej,